Envie d'un sénat. Nieta jego kochankę. Kochankę. Ale ja cię bardzo kocham, ale moja mama to mnie wyrzuciła z domu, że takiego dziwolonga kocha. Aha. A ona mówi, taka obrzydliwa mówi, ale ty mnie nie kochasz, bo ty mówisz, że jej ciało ci przeszkadza, ale ty tak jesteś, że twoja mama mówiła coś na temat mojego ciała, a ja czuję, że ty mnie nie kochasz, bo ty nie powinieneś nie mówić mi, że ja mam obrzydliwe ciało, tylko że mnie kochasz z czystej miłości. No tak, bo matka rodzi z Downem, może urodzić wszystko. I co taki, wtedy? Taki niby temat był, ale tak ekstremalnie, gdybym wiedział, to chyba nie poszedł. Taki, chociaż rozum nie taki mógł, ciężki. Tak, taki ciężki, taki obrzydliwy. Chociaż utrzymany jest w kolorach baśniowych. Dawno nie widziałem tego. W sensie może dekoracje. Tylko mi się wydaje, żeby tą obrzydliwość odciążyć. Tymi kolorami. Tak. No bo wiesz, że dziecko w bogatej rodzinie urodzone, ale nikt go nie kocha. No. No nie jest kochany. Ale zobacz, jaka jest pozycja tego pana. No. A ona mówi, ja już mam innego kochanka. I ty wywalaj z mojego mieszkania. A on mówi, a właśnie matka mnie wyrzuciła z mieszkania, bo powiedziałam, że z takim obrzydlistwem się chce żenić. Tak. I przyszedł ten drugi i ją pobił i w ogóle skopał, który niby miała być ta miłość. I takie różne wątki tam przebiegały. No najpiękniejsza była z tymi oczami. To ci zaraz pokażę, jak ona wyglądała. No to pokaż. Wyglądała, bo była piękna. Jedyna piękna. Jaka ona ta piękna, że była. Także proszę Państwa, nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Tu jest starówka, a samochód jedzie, burczy. Wszystkie domy trzęsą się, no bo to są stare domy, niektóre są przedwojenne. To, co możecie Państwo sobie wyobrazić, że ledwie zipią, a jeszcze tak straszą tymi wybuchami gazowymi, że to szok. Straszne to, straszne. Szok. No przyznasz, że jest piękna. A to gdzieś mi się to widziało. Ładna, czy nie? Ale ona oczu nie ma. Ona jest takim samym... I po co to tak robić? Tak, ona jest takim samym dziwolągiem jak te inne. Tylko ona nie jest taka brzydliwa, taki jak te Downy, różne inne. Ale zobacz, jaki potworek do niej podchodzi tutaj. Tak zamazany tutaj się tam. No. Ona z nim rozmawia i taki potworek to kiedyś grał diabła w filmie, z taką płaską twarzą, ale to całkiem inna para kalosz. Ja kiedyś widziałem inna para kalo. Amerykański film z lat 30. dźwiękowy, parły stwory, potwory. No tak. I ten film należał do horroru. I czarno-biały. I tak. Było wszystkie te patologiczne rzeczy. Jakaś garbuzka, jakaś karlica. I to należało do jeden z takich potwornych filmów z lat 30. Czarno-biały, Teda Browninga. No i coś mi się wydaje, że ta słodka historia ta nawiązuje do tego filmu. Tylko jakim oni językiem napisali, że jakby oni zrobili taką recenzję, jak ja przed chwilą, bo ja właśnie takiej dziewczynie opowiadałam, fajnie i tam z chłopakiem przyszła na inny film. Ja jej zacząłem o tym opowiadać i chciałem zorientować się, jaką ona ma postawę do tego filmu. I po kilku zdaniach powiedziała, to ten film jest taki obrzydliwy.
Ja mówię, no bardzo słusznie ująłeś to, że taki on ma takie przerażające wrażliwości w sobie. Mm-hmm. Ale zobacz, jak niewinnie charakteryzują ten film. Tak ogólnie, że kompletnie nie można się zorientować, co to za film. Bo oni mówią mniej więcej coś takiego. Niezwykły film, pierwsze zdanie, zamieszkujących nierzeczywisty, ale ładnie określili te pierwsze zdanie, pastelowo-różowy świat bohaterów łączy skomplikowana relacja z własnym ciałem. Odmienność fizyczna sprawia, że trudno im odnaleźć się w otaczającym ich świecie. No co można z takiego zdania się zorientować? Właśnie. Czy nie? A ja w ogóle podpiłem te zdania, bo się tak zapatrzałem w tą aktorkę, że nie wyczułem, bo oni nigdy nie dadzą tych innych, bo ludzie by nie poszli na ten film. No i oni tu mówią w otaczającym świecie, jednak ostatecznie to nie piękno zewnętrzne okaże się najważniejsze. No można by długo dyskutować. Właśnie. Bo jakie są granice piękna fizycznego? No jakbym powiedział, że to jest horror, to mi się nie podoba. No ale to nie jest piękne, to jest takie jakieś, wiesz, demoniczne. Demoniczne. No jak można powiedzieć, że piękno nie jest ważne, no jest tylko ważne. Coś okaże się coś ważniejsze. Ale nie za wszelką cenę. No oczywiście. Wiesz, bo ktoś to być koniecznie piękny, to być piękniejszy od papieża. To nie za wszelką cenę, po co? I oni mówią tak, że to już jest takie mniej ważne, że film nawiązuje do filmów Almodovara i Johna Watersa. No może to jest to prawda, ten John Waters. On robi takie porno artystyczne, ten John Waters, gdzie takie wielkie grubaśnice tam są prostytutkami, takie potężne, jakieś tam 150 kilo mają. Dziwolągi. Widziałem taki jego dziwny film, Różowy Flamingo. John Walker. A oni tu mówią, że jest to wyjątkowy, świeży głos w hiszpańskim filmie. Zgadzam się, to jest wyjątkowy film. Akurat tu się zgadzam. Nawet świeży. Ale co się za tym kryje? Ale zobacz, że ludzie w Ameryce już pierdolca mają, że bogactwa nie chcą, nic nie chcą i filmy kręcą, a już wcześniej myśleli o czymś takim ciekawym, że to życie w bogactwie nie ma sensu i szukają dalej. No. Ja nie wiem, może dlatego, że ja jestem chory, to ja jestem taki ostry w stosunku do tych filmów, ale może nie mam racji. Bo? No może są ludzie, co chcą mieć dziewczynę dawną, bez oczu. To z tego wynika, że chcą. No, jeśli film ma być autentyczny, to powinien być tu trochę prawdy, że spotyka się takie zjawiska. Ale widzisz, w Radio Maryja były też takie dyskusje, że rodzice wypowiadają się na temat dziecka, że mają z Downem dziecko i że dużo od tego dziecka mogą się nauczyć. No tak, i to jest ja ciekawe. Cierpliwości mogą się nauczyć choćby, ale i innych rzeczy. Od schizofreników można się nauczyć tak. Radości życia. Bo często ci ludzie są bardzo radości. Jak nie są tak bardzo zaburzeni. Bo ja sam takich spotkałem. I szczególnie z chorobą Downa. Też są wspaniałe takie osoby, ale rozumiesz, trudne problemy. Taki wniosek z to tego znaczy wynika. Się, dopóki ja się nie zakocham w takiej osobie, to mi bardzo trudno to zrozumieć. Bo ja się
jakoś wydaje mi się, żebym nie mógł się zakochać w dziewczynie ze sporą damą. Że co, byś nie mógł? No nie mógłbym się zakochać w dziewczynie. Aha. Ale tak mi się wydaje. Bo brzydka. Tak, bo brzydka. Ale jak ja bym się zakochał, to może bym zmienił zdanie. No ale co wiesz, o co chodzi? No. Ale już nie miałem specjalnie wyboru wczoraj i dlatego nic nie straciłem, że obejrzałem ten film. Bo nie było to, że... No bo tak, mogłem pójść na tego Olbrzyma, ale Olbrzyma już widziałem. Jeszcze widziałem Abrakadabra. A to akurat była bardzo dobra czarna komedia. Ja tu tam rozmawiam o filmach, ale tam już ludzie mało rozmawiają. Oglądają tylko. Najgorzej mi się z krytykami rozmawia, bo oni wszystko wiedzą. Nie, żartuję sobie. Po prostu wiesz, oni nie lubią rozmawiać. On machnie artykuł. Bardziej bankiet by zainteresował. Ja też lubię bankiet, ale lubię sobie rozmawiać. No bo wiesz, ludzie się uśmiechają, ludzie rozmawiają na bankietach. Coś się dzieje. No, no. Bo tak do domu iść po filmie, to gdzie to? No. Te nasze Danusie, te nasze dewotki, to one i tak stoją, wiesz, tam w kinie siedzą, gadają, nawet jak nie ma wina. No tak. Może kupią tu niektóre te rzeczy, ale ci kupią. A słuchaj, a Kino Luna? No, to jest jedno z najstarszych kin w Polsce. Powstało w tym samym czasie, co otworzyli MDM. To było na rocznicę 22 lipca. Pamiętasz, święto PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. No i to jest kino dwusalowe, w starym, dawnym stylu i się dobrze ma. Dobrze się ma. Nie jedno kino, które się uchowało z tamtych czasów. Drugim takim kinem, co się uchowało, to jest kino Praga oraz kino Wisła. A kino Praga to jest też odbudowane. No tak, może być remont, ale to są te stare kina. Nie są zupełnie nowe kina. Tam było parę spotkań w kinie Praga. Na Pradze Północ, pamiętam, w Koszej. No tam też było kilka razy. Ale przyznasz, że genialny był ten reżyser, który tu zrobił taką rzecz, że ta dziewczyna zamiast oczu to ma takie diamenty. On tak położony po prostu. Ale tam nie było oczodołu, bo to wszystko było takie jakby zasłonięte skórą. Tak jakby się urodziła bez oczu. To? Tak jakby się urodziła bez oczu. Ta dziewczyna. A ja słyszę, jakby się urodziła Wesołowska. No. Oni mówią, że 14 filmów jest nowych. Ja jestem ciekaw, co mi zakupią. To mi się nie na wszystko udało pójść, bo... No bo jak jest 15 filmów, a festiwal trwa przez 7 dni, to by trzeba codziennie być w dwóch kinach dwa razy. W tym sensie. Ja lubię śledzić wersję oryginalną i tłumaczenie polskie, ale
ludzie, którzy myślą, że jak sobie porównamy te dwie wersje, to się nauczymy języka. Tak. Jak się nie zna podstaw języka, to jest, to raczej się to nie uda. Takie same porównania tylko z tym, no bo ja tu mam coś takiego jak powołanie, to mogę się przetłumaczyć sobie na hiszpański, nie wiem, jak się to czyta, Lamada, La Lamada. I można sobie przetłumaczyć reżyseria jako dyrekcją. I język to się nazywa tu pisze język oryginalny. Espanol. Polak. Czyli hiszpański. Hiszpański. Spain. No. A, już wiem, co jest po hiszpańsku. I te to... kawy, czy co? Teraz? Jest to kawka by się może przydała. To ja bym sobie wtedy... Jeśli można, to jeszcze bym sobie trochę ciasto zrobił. Nie. Kawa. Jakoś nie wiem, coś się tak najadło. Jeszcze jest makaron, jeszcze też. A Małga śpi, także my jej ten dom sprzedamy, proszę ciebie, na tchym targu. Zaraz się obudzi, poczekaj. Nawet może usłyszała. O Jezus. Jakie mamy niecne. Wiesz, Małga jak Małga, ale Mareczek jakby to usłyszał, by się nie, on by się nie przestraszył, ale by sobie to tłamsił i gdzieś coś musiałby powiedzieć na ten temat potem. Wyskoczyłoby. Tak, gdzieś mi to wyskoczyło. Dałby do zrozumienia, bo to są te dzieci psychiczne takie, wiesz, też. Pasta, banana, tak. Koniec hit, Anny Janta, koniec. Światowy. Nie ma. Mówili, że głowa Anna Janta była przetransportowana do Arabów, albo że Arabowie ugwałcili. W ogóle tej głowy nie znaleźli po tym wypadku. Nie znaleźli? No nie wiem. Ja tylko wiem, że głowa Murzyna była odcięta i leżała na lodzie. U niej? Nie, w sensie tego powierza. Jakiego Murzyna? No bo to był wypadek samolotowy, kiedy Anna Janta zginęła. I jak to się rozsypało, to nagle przerażający widok. Ucięta głowa Murzyna leżała na lodzie tego lotniska. Ale z tego samolotu? Tak. Straszne rzeczy, co? No to tak spadła, że się ucięła. A to nie zauważyli, że to było dziwne? Nie, to było dziwne, bo to była czarna głowa na białym śniegu. A to już... Ten kontrast, wiesz, czarna... To dewocja, to dewocja. Czarna głowa na białym śniegu, to jest już niesamowite, przyznasz. To już wino jest dewocji. To gdzie masz ten proszek od kawy? A to malutko będzie. Jaki proszek? Tu jest kawa. A co ty już zrobiłeś? No już tak. A to jest dla ciebie? To dla ciebie. To dobrze. No. Ja wszystkie wyrazy sprowadzam do prostych wyrazów. Ja nie mówię, kawa, tylko mówię proszek. A, proszek. Ładnie, co? A czemu? No bo jest, ma coś z proszku. Może nie do prania, ale ma. No bo się sypie. Ale nie wiedziałem, że ten teren jest taki niesamowity, jakie psy. No.
jakiś dziwny ten plakat. Dziwny. Plakat.